No i mamy szósty dzień, także witam szóstego dnia. Samiec, jak widać, jeszcze nie odpuścił groty. Także sobie zbrojniki wszystkie maleńkie tam siedzą. Pewnie ich nie pokażę, bo jak tylko mu się da więcej światła, to on praktycznie od razu się chce chować. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. No, no właśnie. Jak dostanie więcej światła, to on automatycznie zwiewa. Dobra, poszukam któregoś glonka, który sobie pływa, bo był ten żółty wczorajszy cały czas i zaraz go pokażę. No i mamy go tutaj. Cały czas aktywnie się przemieszcza. Także jest bardzo aktywny. No i co chwila się pokazuje gdzieś tam, także już powinien chyba za chwilę sam zacząć. O, teraz wróg uciekł. Ciężko go złapać. O, jest. Cały czas praktycznie się przesuwa. W każdym razie widać, to jest ten wczorajszy, że już tak kształt mu się zmienia. Brzuszek wygląda już pomału jak jakby zaczynał, już wchłonął żółtko i zaczynał normalnie pracować, bo wczoraj też było już widać taką stróżkę odchodów, taką niteczkę, więc on już jak zaczyna pomału trawić i wszystkie mu jakby te organy wewnętrzne zaczynają prawidłowo pracować, no to on już będzie szukał pokarmu niebawem. No i tak samo tamte zgroty też muszą w końcu wyjść. Także to powinno się wydarzyć na dniach. Dzisiaj albo jutro już powinien samiec je wypuścić i one powinny sobie swobodnie zacząć pływać. W każdym razie ten malutki bardzo żwawo pływa i na pewno już zacznie przyjmować pokarm lada moment. Podmieniam im wodę, tak żeby tutaj nie doszło do jakiegoś zatrucia. 10 litrów rano, 10 litrów wieczorem, żeby też nie było jakiegoś szoku, jeżeli chodzi o zmiany parametrów. No i tyle. Także mają, dostają czystą wodę rano, dostają wieczorem. No i na razie sobie będą rosły, także czekamy, aż się pojawią te kolejne maluszki z groty, bo tam jest kolorowo. Wczoraj wstawialiśmy zdjęcie na Facebooka, na naszego fanpage'a, tych żółciutkich glonków. Tych złotych jest około 10 może, a tych ciemnych jest zdecydowanie większość, także około 30-40 na pewno jest tych ciemnych. To też ciekawe, że nam wyszły różne kolorki, no to już jakieś tam muszą być historie pokoleniowe i tam widać, że już tutaj jest kubka, także na pewno organy wewnętrzne pracują. No, w każdym razie jest ich trochę, tych żółtych jest, czarnych, no i to jakieś muszą być dawniejsze tam po rodzicach poprzednich, ciężko powiedzieć, jaka jest ich historia. W każdym razie te złote na pewno będziemy się sobie chcieli zostawić. A te ciemne zobaczymy, jak one będą wyglądały. No, dobra, także tyle na dzisiaj. Ciąg dalszy jutro. Dzięki i na razie.